Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Jak możecie zauważyć, witam Was dzisiaj bez makijażu, bo stwierdziłam, że sobie razem go zrobimy. Z tego względu, że miałam kilka zapytań właśnie o ostatni mój makijaż. W sensie on jest w zasadzie codziennie taki sam, więc dzisiaj go odtworzę tak jakby. A w zasadzie się pomaluję normalnie. No i zobaczycie, jakich kosmetyków używam. Nie będzie to taki tutorial, bo po prostu Wam tylko pokażę kosmetyki i mniej więcej jak się maluję i tyle, bo nie chcę, żeby to trwało bardzo długo i też zaznaczam, że jest to taki makijaż dosyć naturalny i domowy, tak jakby, bo dzisiaj na razie przynajmniej nigdzie nie wychodzę wieczorem ewentualnie, więc no nie będę nakładać dużych rzeczy na twarz. Także dobra, zaczynamy. Miałam tutaj wszystko przygotowane. I zaczynamy oczywiście od kremu CC. I jest to krem CC z Belle. Wygląda on tak. Ja mam w kolorze 01, czyli najjaśniejszy, jaki może być. No i nakładamy sobie na całą twarz. Jeżeli chodzi o korektor, to mam dwa. Oba są z Catrice. Jeden to jest Liquid Camouflage, a drugi to jest Camouflage Cream, czyli taki w kremie. I ten oczywiście nakładam pod oczy. Ok, jeżeli chodzi o przypudrowanie, to użyjemy sobie pudru z Belle. Jest to ten taki Hypoallergenic. On nie ma chyba kolorów, on jest zwykły, biały. Ok, do oczu będzie ta pomada z My Secret w kolorze 01. Z tym, że muszę sobie chyba jeszcze wyregulować te brwi, bo coś tam widziałam nie halo z nimi. Ok, jeżeli chodzi o cienie, to każdy dzień mogłam mieć totalnie inny cień, bo ja różnie używam. Dzisiaj akurat padło na tą paletkę z Essence. Ona już ma lata, to jest 05 to Die For, ale nie wiem, czy będziecie mogli jeszcze ją w ogóle gdziekolwiek dostać. Ja sobie użyję tego cienia tutaj, który jest najbardziej zdękowany. Najbardziej on mi się podoba. Ja cienie używam tak naprawdę dla ujednolicenia powieki, ewentualnie dla nadania jakiegoś takiego lekkiego koloru jej. Bo no nie robię jakichś wielkich makijaży, wiecie, na co dzień. Po pierwsze mi się nie chce, po drugie po co? Także jeżeli już używam jakiegokolwiek cienia, to jest to jeden cień na całą powiekę. Taki mniej więcej neutralny, może troszeczkę zalatujący w brąz, ale nic wielkiego, naprawdę. Na rzęsy oczywiście nałożę sobie tą maskarę, którą, jak już dobrze wiecie, bardzo, bardzo polubiłam ostatnio. Jeżeli chodzi o konturowanie, to dzisiaj sobie użyjemy tej czekoladki z Lovely, no i oczywiście mojego ulubionego rozświetlacza, więc zobaczycie, chociaż już widzieliście chyba w tym moim takim makijażu, jak robiłam, jak on wygląda na twarzy, w sensie po nałożeniu. Teraz widzicie, że nic się tutaj nie świeci. Zobaczycie, jak to wygląda. Także konturujemy. To nie jest paletka, ale ten puder bronzujący przepięknie pachnie czekoladą i nie tylko w pudełku, ale przy nakładaniu, wiecie, jak się rozciera ten puder czy ten bronzer, no przepięknie pachnie, bardzo Wam go polecam. Zresztą widzicie, że fajny, naturalny efekt daje, znaczy można go stopniować spokojnie, ale można też uzyskać nim właśnie naturalny efekt. No i teraz czas na rozświetlacz, tylko zastanawiam się, którym tym pętlem nałożymy go. Patrzcie, co się dzieje. Mam nadzieję, że to widać, bo na żywo to jest genialne. Też sobie troszkę go w kąciku nałożę. Dzisiaj zamiast tego kremowego, bo zawsze Wam mówiłam, że kremowy użyłam. Ale dzisiaj zamiast tego kremowego. Mam nadzieję, że to jest widoczne. No jest przepiękny, przepiękny. I dzisiaj na usta, w ogóle zastanawiałam się, czy cokolwiek nakładać, skoro na razie siedzę w domu. No ale okej, nałożymy sobie Vibo Million Dollar Lips w kolorze 5. On jest bardzo, bardzo naturalny. Okej, czyli tak wygląda mój codzienny makijaż. I nieważne, czy właśnie
Znaczy, gdy siedzę w domu, to ja się w ogóle nie maluję, no ale dzisiaj nagrywam dla was vloga. Ale tak naprawdę, jeżeli gdzieś wychodzę, to też on tak wygląda. Ewentualnie czasami jeszcze sobie doczepiam rzęsy, ale też nie zawsze. Na przykład w ostatnim vlogu, nie wiem czy zauważyliście czy nie, ale rano miałam doczepione, a później zdjęłam, bo po prostu tak czułam, że moje oczy dzisiaj nie chcą tych rzęs, bo były strasznie zmęczone, także je ściągłam. Dzisiaj też ich nie nakładam, bo jest bardzo, bardzo naturalny ten makijaż. I w ogóle muszę wam wrzucić zdjęcie, bo właśnie się pojawił nowy vlog na Instagramie, także wrzucę wam fotę odnośnie tego. Już poszło. A teraz słuchajcie, ja będę robiła porządki w tej oto szafie tutaj. Mam bardzo dużo notatek, książek w ogóle z uczelni i ze studiów. I stwierdziłam, że ich jest za dużo, jak nawet na te 3 lata to ich jest dużo. No i chcę jakoś to ogarnąć, tutaj widzę książki jeszcze jakieś do matury mam. Nie wiem po co, także chcę je wywieźć do domu z powrotem, albo ewentualnie mogłabym sprzedać, bo wademekum jest całkiem i chyba dalej się uczycie z wademekum do matur. Tak mi się przynajmniej wydaje, one są bardzo spoko książki. Także mam tutaj totalnie niepotrzebne rzeczy, także zrobię sobie porządek. Ostatnio też robiłam porządki w szafach i w ogóle jakoś tak mnie wzięło na trochę mini przemeblowanie w ubraniach ogólnie, także ciąg dalszy. Dzisiaj akurat będą to te wszystkie rzeczy tutaj, stąd muszę wyciągnąć, przejrzeć i poukładać. Ewentualnie zobaczę, czy jakieś mam zeszyty, teczki jeszcze wolne, żebym mogła sobie wykorzystać teraz na nowy rok, czy jednak będę musiała się w coś zaopatrzeć. Zaopatrzyć czy zaopatrzeć? Nie wiem, mniejsza. Dobra, słuchajcie, wstępnie to wszystko przeglądałam, tam są rzeczy do wyrzucenia, to w ogóle stąd musi iść, tutaj mam jakieś przybory, tamto jedzie do domu, tu mam wszystkie moje książki, w ogóle najgrubszą książkę, którą mam, o, to jest ta, którą tutaj widzicie, ona mnie przeraża, ale no dobra. Tutaj mam wszystkie jakieś takie rzeczy nieużywane, teczki, zeszyty czyste, czyli można je ponownie użyć. Tam mam jakieś notatki, tu mam notatki, w ogóle wróciłam do takich notatek z pierwszego roku i patrzcie, jak ja się przykładałam do tego, piękne notatki miałam, później to już tak średnio się mi chciało, ale na pierwszym roku były te notatki mega, bardzo jestem z nich dumna. Tutaj mam w ogóle teczkę z labów z Organa, patrzcie, w ogóle wszystko się rozwala, wszystko jest poplamione i nie jedna taka teczka jest dorobiona, strasznie wymaltretowana. Tutaj też mam notatki, tu jeszcze muszę to przeglądać, bo tutaj mam cały pierwszy rok matmę, fizykę, tutaj mam podstawy chemii, to są naprawdę początki, ale notatki miałam super. Tak, dobra, przeglądam dalej, chociaż już mi się nie chce za bardzo, no ale jak już to rozwaliłam, to muszę to poskładać. Znalazłam tutaj taką kartkę, na której są wypisane naprawdę podstawy, takie no dla mnie przynajmniej teraz. A pamiętam, jak je dostałam od mojej pani, od korepetycji w liceum. Powiem wam, że to była dla mnie czarna magia, nie mogłam tego pochłonąć, a teraz to jest takie normalne, taka oczywista oczywistość. Także wszystko się zmienia, wszystko się można nauczyć. Okej, poukładałam, tutaj mam wszystkie notatki, które były do tej pory stworzone przeze mnie przez te 3 lata. Tam mam książki z biblioteki i w sumie chyba tyle. Tutaj mam swoje książki i puste zeszyty, puste teczki, takie rzeczy do wykorzystania, plus przybory, takie, wiecie, długopisy, jakieś takie rzeczy. No i tyle, więc w sumie dosyć sporo tego mam. Tutaj mam zeszyty wolne, czyste, tutaj jeszcze takie notatniki, kilka teczek takich w sumie nowych, kupowałam je ostatnio, więc
I tak będę musiała coś dokupić, no ale nie będzie tego tak dużo. Pytałam się w ostatnim vlogu was o live'y na Instagramie i kilka osób rzeczywiście stwierdziło, że fajny pomysł i z chęcią będą oglądać live'y. Ja się bardzo cieszę. Dlatego dalej was zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie i tam teraz będę pewnie jakoś, nie wiem, pytać się was, kiedy byście chcieli może takie live'y, czy wieczorem, no raczej tak, wieczorem, ale kiedy to jeszcze nie wiem, nie wiem, nie wiem nic. W każdym razie, no, jeżeli jesteście tak pozytywnie na to nastawieni, to pewnie jakoś będę dążyć do tego, żeby te live'y zaczynały się pojawiać. Jestem już po obiedzie i teraz w sumie nie mam żadnych planów do wieczora, więc nie wiem, co będę robić. Może doczytam tą książkę, którą już w zasadzie, no, jestem na końcówce, także nie chcę jej brać tam do domu, bo jutro wyjeżdżam, więc doczytam ją, żeby ją tutaj zostawić i wziąć sobie kolejną. Mam jeszcze dwie do przeczytania, nowe jakieś, więc spoko. Przeglądam właśnie gazetki z Biedronki, właściwie jedną, i słuchajcie, tyle tu jest papierniczych rzeczy, że chyba aż się przejadę dzisiaj do Biedronki. Też widziałam na Instagramie, kilka dziewczyn wrzuciło nowe zdjęcia z zakupami, przepiękne rzeczy, także Biedronkę mam niedaleko, więc może się przejedziemy w sumie. Skończyłam czytać książkę, polecam, bardzo fajnie. I powiem wam, że do końca nie wiadomo, jak to się stało, w sensie, no, kto poczynił to morderstwo, tak naprawdę, więc książka, no, taka jest troszkę tajemnicza, mimo że niby się wszystko rozwiązało, że wszystko już wiadomo, ale ostatnie zdanie tej książki naprawdę zastanawia i możemy się zastanawiać, kto tak naprawdę zawinił. Także serdecznie wam polecam, dziewczyny z pociągu również, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to polecam. Dobra, a ja teraz jadę do Biedronki. Zobaczymy, czy w ogóle u mnie w Biedronce coś będzie ciekawego. Mam nadzieję, że też nie będzie dużo tych rzeczy, bo nie mam w planach dużo wydawać pieniążków, ale takie ładne rzeczy są, więc jeszcze przejrzę dokładnie i może pojedziemy do Biedronki. Dobra, poszalałam trochę, ale tylko troszeczkę. Tych rzeczy jest tam mnóstwo, są prześliczne, także idźcie do Biedronki. Ten vlog się pojawi, czekajcie, w środę, także spokojnie jeszcze możecie na pewno coś tam złapać, bo naprawdę dużo tych rzeczy jest. Ja dzisiaj, od dzisiaj jest w sumie ta gazetka tak jakby i było bardzo, bardzo dużo rzeczy, także możecie zajrzeć sobie do Biedronki. Ja wam w domu wszystko to pokażę, bo widzę, że już mi bateria mruga, także jadę do domu i wam wszystko pokażę. Okej, teraz mogę wam pokazać i zaczniemy od długopisu, który mi się bardzo spodobał. Ogólnie nie kupuję takich długopisów, wiecie, jakichś kolorowych, ładnych i tak dalej, bo u mnie schodzą one dosyć szybko, ale ten akurat mi się bardzo spodobał, więc stwierdziłam, że wezmę. Może uda mi się, że będę wkłady do niego wymieniać, więc będzie mi służył dłużej. Tutaj mamy takie zakładki do książek, też bardzo ładne, też mi się spodobały, już w gazetce je wypatrzyłam. Były różne rodzaje, różne kolory, wzory, także będziecie mogli coś wybrać. I tutaj mam cztery zeszyty. Jeden jest taki A5 i one są 96-kartkowe w kratkę.
tak samo różne wzory i były też cieńsze i też takie tutaj zaokrąglone, bo jak widzicie, one tutaj są w kwadracie, tak jakby, no inne są, inaczej są po prostu składane. I tutaj mam 3 A4, jeden jest taki też taki trochę w kwadracie, może nie, ten nie jest w kwadracie. No ale tak wygląda i on też jest w kratkę i ma 80 kartek. Ten tak samo, też w kratkę i też 80 kartek. Ten koło zeszyt ma 100 kartek i też jest w kratkę. Ja już miałam taki jeden z Biedronki, fajnie mi się sprawdził. On ma fajnie, bo ma wyrywane tutaj kartki tak równo, więc fajna sprawa na zajęcia, bo na jakieś kolokwium czy coś, to się sprawdzają takie kartki rewelacyjnie. No i nie mogłam się oprzeć temu. Coś takiego chciałam już bardzo dawno i nie było to drogie, bo kosztowało 15 zł. To jest taka tablica, wiecie, nie wiem czy ona jest magnetyczna czy nie, ale można po niej pisać, to się wszystko tutaj będzie zmazywać. Więc będzie idealna do organizacji całego tygodnia i ją sobie powieszę gdzieś tam może. Mam nadzieję, że to będzie jakoś mi pasować. Także zaraz to zrobimy i zobaczymy, czy w ogóle to się mi nada w tamtym miejscu. No więc to są moje zakupy dzisiejsze. Trochę poszalałam, trochę nie. No nie wiem, dajcie znać. Chociaż wyczuwam, że jeszcze i tak raz pójdę do tej Biedronki za tydzień. Od 21 ma być kolejna jakby dostawa nowych rzeczy. Wszystko jest w jednej gazetce, ale no nie wszystko jest na razie dostępne. Dodałam właśnie zdjęcie z tymi wszystkimi kolorowymi, pięknymi rzeczami na Instagrama i spytałam się was tam, czy chcecie back to school. Możecie też mi dać tutaj znać, czy byście chcieli haul back to school, back to uni w sumie. Ja nie planowałam takiego filmu w sumie w tym roku. W tamtym roku wiem, że zrobiłam, ale to nigdy nie jest takie typowe do szkoły, bo wiecie, no na uczelni to jest inna bajka, ale z tego co widzę, to ja i tak robię takie zakupy prawie jak do szkoły. Także jeżeli chcecie taki haul, to dajcie mi znać albo na Instagramie pod tym zdjęciem, które już, no jeżeli wy to oglądacie, to już kilka dni temu się pojawiło. No albo pod tym filmem tutaj w komentarzu możecie mi dać, czy byście chętnie obejrzeli taki film. A ja teraz idę montować sobie tą tablicę na ścianę. I będę się już z wami żegnać, moi drodzy, bo materiału znowu mam bardzo dużo, a chciałabym chyba zmontować ten film dzisiaj. Z racji tego, że jutro jak pojadę do domu, to nie będę miała tyle czasu, żeby zmontować, żeby mi się ten film zrenderował na spokojnie i jeszcze wrzucić na YouTube'a, bo on ma się pojawić w środę, więc nie chcę żadnych opóźnień, dlatego wolałabym zmontować na spokojnie jeszcze dzisiaj. Więc mam nadzieję, że wam się vlog spodobał. Totalnie domowy był, ale coś tam myślę, że było ciekawego. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało i widzimy się w kolejnym. Buziaki, pa, pa.